Policja coraz chętniej sięga po nagrania z miejskich kamer i na ich podstawie karze kierowców, informuje Rzeczpospolita. Na obwodnicy Stawisk na Podlasiu policja zatrzymała jadący zbyt szybko samochód. Okazało się, że za kółkiem siedzi Bożena Kamińska. Posłanka PO nie. Po radarach, fotoradarach, dronach, kamerkach montowanych na mundurach drogówka postanowiła częściej sięgać po zdjęcia z monitoringu miejskiego. Dziennik wskazuje, że dla około 17 milion kierowców oznacza to więcej mandatów. Najnowszy pilotaż ruszył w Bielsku Białej. Tamtejsi policjanci drogówki zasiądą w centrum monitoringu miejskiego i będą śledzić wykroczenia wobec pieszych. Monitoring pokaże im numer rejestracyjny auta, którego kierowca złamie przepisy. Potem drogówka wyśle do właściciela auta żądanie wskazania kierującego, a na końcu wystawi mandat zgodnie z taryfikatorem. Rozwój technologii powoduje, że policja coraz częściej korzysta z takich nagrań, tłumaczy rzecznik Komendy Głównej Policji ML Twarde. INSP. Mariusz Ciarka.